Siemanko, herosolanie. Dzisiaj jedziemy z mocnymi newsami. Superman powraca. Do tego kolejny film z Harley Quinn. Comic-Cony w tym roku w online. A na dokładkę w dzisiejszym herosole zaserwujemy też temat kolejnego Jokera i Payna w nadchodzącym The Batman. Zatem do roboty! Będzie kolejna Harley Quinn. Jej! Ostatnio pojawiły się doniesienia, jakoby DC zapowiadało, że co roku będziemy dostawali Harley w jakiejś formie. W tym roku mieliśmy Birds of Prey. W przyszłym zobaczymy Harley w Suicide Squad Jamesa Gunna. Co więcej, ponoć ma być ona w centrum tej historii, która nie będzie sequelem Legionu Samobójców, ale też nie będzie totalnym rebootem, no bo wraca część obsady. No dobra, ale jak zaserwują nam Harleykę w 2022? No właśnie. Birds of Prey 2? Gotham City Sirens? A może totalne solo? No bo na duet z Jokerem raczej nie liczę, w końcu mieliśmy fantaboliczną emancypację. No właśnie, mówi się, że fantaboliczna emancypacja niejakiej Harley Quinn, mimo że doceniona przez krytyków, to zarobiła mniej niż oczekiwano, bo ludzie nie do końca skumali, że jest to film o Harley Quinn i ponoć właśnie dlatego już po wypuszczeniu filmu do kin na gwałt zmieniają tytuł z Ptaki Nocy, fantaboliczna emancypacja niejakiej Harley Quinn na Harley Quinn Ptaki Nocy. Możliwe więc, że w kolejnym wydaniu DC postawi na solowy film o Harley, którego trailery będą nam jasno komunikować, że to jest film o Harley Quinn. No nie miałbym nic przeciwko. Im więcej Harley w Harley, tym lepiej. Ale osobiście chyba najbardziej jarałbym się, gdybyśmy dostali Harleykę jako członkinię Gotham City Sirens i zobaczyli u jej boku Poison Ivy i Catwoman. Tylko tu zaczyna się mały ból głowy. No bo kto zagrałby Catwoman? W nowym Batmanie z Pattisonem kobietą kot będzie Zoe Kravitz. Czy w takim razie w Gotham City Sirens też byśmy ją zobaczyli? No bo z tego co ogarniam, nowy Batman nie łączy się z tym starym uniwersum DC, a już na pewno nie z Legionem Samobójców, z którego pochodzi Harley. Czy w takim razie dostalibyśmy jakąś nową Catwoman, specjalnie do Syren? No, też chyba nie. Bo kastowanie co roku nowej Catwoman byłoby trochę dziwne, a mniej wtajemniczonym widzom mogłoby się mieszać w głowach. No i jakie figurki Catwoman mieliby produkować? Te z Syren czy te z Pattisonowego uniwersum? Ciekawe jak DC rozwiąże tę krzyżówkę. W każdym razie Harley powraca. I kto jeszcze powraca? Superman powraca. I nie chodzi mi o ten film z Brandonem Ruthem, który nawiasem mówiąc odszedł niedawno z legend. Man of Steel powraca. Dokładnie, mówię o naszym Wieśmaku. Yeah! No można się hypować, ale nie do końca. Henry Cavill ma wystąpić w jeszcze jednym filmie DCEU i mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła to ta, że nie będzie to Man of Steel 2, a dobra, że nie chodzi o dokrętki do Snyderowej wersji Justice League, o której szeroko opowiadamy tutaj, a o udział w jednym z nadchodzących filmów DCEU. Nie wiemy w którym. O ile Wonder Woman jest już ukończona i tam nie spodziewamy się występu Cavilla, to na celowniku fanów są Shazam i Black Adam, o którym wspominaliśmy w ostatnim filmie. Fajnie byłoby zobaczyć pełnego Supermana w Shazamie u boku Zachary'ego Levi, bo jak pamiętamy ostatnio był tylko jakiś inny kolor w kostiumie Cavilla od szyi w dół. You sneaky DC. No dobra, ale jednak może jeszcze lepiej byłoby zobaczyć wszystkich w Black Adamie, co nie? Levi, Cavill i Johnson to mogłoby być dosyć zabawne trio. Do tego mamy przecież całą szazamową rodzinkę. W każdym razie Supek od razu dostał fanarta od Ultra Road 26, a Henry Cavill, jak widać na Instagramie, już trenuje. No a my możemy plotkować, gdzie go zobaczymy. A co do plotek. Chodzą ploty o The Batman. Pierwsza z nich, którą nieśmiało wypuścił comicbook.com, to kwestia Jokera w uniwersum Matta Reevesa. Podobno reżyser czai się, aby zrecastować klauniego księcia zbrodni. Bazując na tym, że twórcy mówią o więcej niż jednym The Batman, a konkretnie o trzech częściach, no i na tym, że twórcy mówią o budowaniu całego uniwersum Gotham, pojawiło się pytanie. Czy aby nie jest jeszcze za wcześnie na kolejnego Jokera? Czy Batman w ogóle potrzebuje Jokera, aby istnieć? Wiesz, luźno ma historię bez Jokera, co pokazuje nawet filmowy Batek w pierwszym Batmanie Nolana. Czyżby Reeves kopiował jego formułę? W kwestii uniwersum Gotham to na pewno nie jest za wcześnie na filmową Batrodzinę. Albo jeszcze lepiej, na filmowego Terego, jak ostatnio rzekli herosolanie, bo znalazłby swoje miejsce w trzecim Batmanie, z postarzanym w stylu Capa Pattisonem. Co wy na to?
Bo ja tam szczerze, póki co na Wayna u boku Terego, widzę Afflecka. Marzy mi się taki Batman Beyond z Benem, nawet bez postarzania, tylko może za dobrych parę lat. A jeśli chodzi o villanów, to niedawno po sukcesie The Joker z Phoenixem krążyły plotki, że Warner Bros. Ma teraz wydać sianko i zrobić film kolejnemu batmanowemu villanowi. Bane'owi. No bo wydawałoby się, że to dobry materiał na nieco pikantniejszy nawet niż Jokerowy klimat. Dzieciństwo Zguby to mega historia. Jako syn brytyjskiego najemnika rewolucjonisty, dziedzicząc karę po ojcu, wychował się w więzieniu Peña Duro, narządzonej przez wojsko wyspie Santa Prisca. Myślę, że nie jedno z nas połasiłoby się na psychologiczną drogę do bycia gotowym, aby złamać nietoperza. No ale wtedy plotki ucichły. Ale wraz z kampanią The Batman ruszyły nowe plotki. W drugiej części The Batman ma właśnie pojawić się Bane jako główny villain. I jeśli plotki by się sprawdziły, to byłby już trzeci raz, kiedy pojawiłby się na ekranie. Pierwszy raz to 97 rok i znienawidzony Batman Joela Schumachera, gdzie Bane'a zagrał wrestler Robert Swanson. Bane jest tam zwykłą kupą mięsa, a jedyne co jest w stanie z siebie wykrztusić to mruki i Bane. Taki trochę Hulk. No a ostatniego Bane'a to myślę, że wszyscy dobrze pamiętamy. Oczywiście chodzi o fantastycznego Toma Hardy'ego. I nie wiem jak wam, ale mi ten Bane z Mroczny Rycerz Powstaje pasował. Podobał mi się ten jego ironiczny ton. No i ten Bane ma łeb na karku, w przeciwieństwie do Monstrum z Batman i Robin. A jaki będzie Bane z The Batman 2? Czy w ogóle jest on w planach? Kiedy dowiemy się, co jest prawdą, a co zwykłą plotą? W tym roku z komikonami może być ciężko. I tu naprzeciw wychodzi DC. Z DC Fandom, czyli 24-godzinny wirtualny event, żeby nie powiedzieć Comic-Con. Odbędzie się już w sierpniu. I jak to będzie wyglądało? Ma być 6 wirtualnych domków. Główna sala, Hall of Heroes, to będzie korytarz, z którego idziemy dalej. Potem mamy DC Watchverse, to będzie kino DC, więc pewnie tutaj zobaczymy panele, z których dowiemy się nowości DC, no i pewnie tutaj dostaniemy trailery. Uverse to strefa cosplayu i fanartów, miejsce dla ciebie, jeśli cosplayujesz albo fanartujesz. Następnie DC Kidsverse, no to wiadomo. DC Insiderverse to miejsce, w którym mamy wjechać na zaplecze DC. Od komiksów, po parki rozrywki, no i naturalnie gry, filmy i animacje. No i DC Funverse. Tu mają pojawić się prezenty dla odwiedzających, no i sklepik. I teraz wyprzedzając pytania mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zaczniemy od tej złej. Materiał będzie w 10 językach, ale wśród nich nie ma polskiego. I teraz ta dobra. Wjazd na DC Fandom będzie darmowy. Event startuje 22 sierpnia o 10 rano Pacific Daylight Time, czyli o 18 w Polsce. I będzie można na niego wleźć przez 24 godziny z każdego miejsca na globie. Pracujących uprzedzam, że będzie to sobota, więc w sam raz na wieczorek w online. A przy okazji zostajesz na chacie i ratujesz świat. To jak, Rosolanie, widzimy się na DC Fandom? Może spotkamy się jakąś większą grupą? Może do tego czasu ogarnę streamowanie? Póki co wpisuję sobie i wy wpisujcie sobie do kalendarza 22 sierpnia. No dobra, niby wspomniałem, że z komikonami krucho, ale dokopałem się do ciekawej perełki. Nerdowska Mekka, czyli San Diego Comic Con, mimo smutnej informacji na stronie głównej, że oficjalny i realny zostaje przełożony na 2021 rok, zaserwuje nam całkiem interesujący zamiennik, a mianowicie Comic Con at Home. Cała at-home'owa inicjatywa została rozpoczęta przez Comic-Conowe Muzeum, które już zaczęło wrzucać na Face'a różniste filmiki ze zgromadzonymi eksponatami. Przyszedł COVID, główny zło 2020, no przynajmniej do tej pory. Zainteresowanie zdalnym dostępem wzrosło, więc muzeum stanęło na wysokości zadania i zaczęło wrzucać jeszcze więcej kontentu. Aż w końcu przyszedł maj i ogłosili, że San Diego Comic-Con 2020 odbędzie się... u ciebie na chacie. I to już niedługo, bo 22 lipca. Czego się możemy spodziewać? Na pewno będą oczekiwane panele i prezentacje na temat komiksów, gier, seriali i filmów, czyli podobnie jak w przypadku DC Fandom. Tak sobie myślę, że może wreszcie będziemy mogli zobaczyć ekskluzyw trailery w dobrej jakości, a nie jakieś kręcone spod pachy przez ninja zawieszonego za palce u stópu z sufitu. Co jeszcze?
Cosplaye, konkursy gamingowe i nienazwane w newsach ciekawe zabawy, w których będzie mógł uczestniczyć każdy. A jakby tego było mało, dostaniemy też stoiska z ekskluzywnymi edycjami komiksów, filmów i innych gadżetów. Nie wiem, ile każą sobie zapłacić za takie cudeńka, ale na pewno oszczędzimy na samym wjeździe. Uwaga, bilety są za darmożkę. Powiem wam, że się nawet trochę nakręciłem. Gdyby nie bariery językowe, to bym powiedział, że tak trochę na świecie jest równiej. Jak tam herosolanie? Przynajmniej newsowo nie taki ten rok zły. A jeśli jesteście głodni herosowych produkcji, albo zwyczajnie ciekawi, co tam wyjdzie w 2020, a nawet dalej, sprawdźcie koniecznie ten film. Jeśli jesteś tu nowy, koniecznie sprawdź naszą serię filmów dokumentalnych. A jeśli czekasz na kolejny gamingowy odcinek, koniecznie szeruj nasze gamingowe filmy. Pozdro, herosolanie!